Witam Was gorąco. Dzisiaj specjalnie dla Was odpakuję bezprzewodowy zestaw słuchawkowy Platinum. Obejrzymy sobie go dokładnie z każdej strony i oczywiście pokażę Wam, jak działa. Zaczynajmy! Opakowanie oczywiście niebieskie, no jak żeby inaczej. I tutaj możecie sobie zobaczyć, jak te słuchawki wyglądają w różnych konfiguracjach. Z przodu, z boku. Na bocznej ścianie pudełka są wyszczególnione najważniejsze cechy nowych słuchawek. Kiedy pozbędziemy się tego kartonu, oczom naszym ukazuje się takie oto pudło, solidne, czarne, z logo PlayStation, a w środku... Trzeba przyznać, że jest to widok, który cieszy oczy. Opakowanie jest bardzo ładne, to wszystko super się prezentuje. Tutaj również mamy logo PlayStation, to jest wyściełane takim materiałem. Ładnie to wygląda. Zanim szczegółowo omówimy sobie słuchawki, zobaczcie, tutaj sprytnie pod spodem schowane jest pudełko z resztą zawartości w takim kartonowym pudełku. W środku pudełka znajdziemy moduł USB, który jest nadajnikiem, dzięki niemu podepniecie słuchawki do PS4, kabel USB do ładowania, kabel audio z jackiem 3,5 mm, woreczek na słuchawki oraz oczywiście niezbędna papierologia. Aby w pełni skorzystać z naszych słuchawek, musimy zrobić dwie rzeczy. Po pierwsze, podpinamy moduł USB do konsoli, wtedy słuchawki się z nią skomunikują. Kiedy włączycie słuchawki, zaświeci Wam się niebieska dioda. I druga rzecz, udajecie się do PlayStation Store, tam w zakładce aplikacje znajdziecie aplikację pomocniczą do słuchawek z mikrofonem. I danie główne słuchawki, rzućmy okiem na konstrukcję. Górna część metalowa, twarda, wytrzymała, wspomagana tutaj na dole takim silikonowym paskiem, dzięki któremu słuchawki nie będą nam się za bardzo rozjeżdżały i będą się doskonale trzymały głowy. Część metalowa przychodzi w plastikową, na dole oczywiście logo PlayStation. Głośniki są miękkie, bardzo miłe w dotyku, ten materiał, który przylega do naszych uszu, jest bardzo fajny. Naturalnie słuchawki można złożyć, żeby zajmowały mniej miejsca lub żeby po prostu łatwo je przewieźć ze sobą. Gniazdo mini jack, dzięki któremu możemy podłączyć nasze słuchawki na przykład do PS Vita i oczywiście świetnie się sprawdza w przypadku PlayStation VR. Port USB do ładowania słuchawek. Warto napomknąć, że po pełnym naładowaniu wytrzymują one 12-13 godzin, także długo. Jest to zasługa zwiększonej baterii. Pokażę Wam, jak obsługiwać te słuchawki. Przycisk regulacji głośności, to jest jasne. Przycisk mute steruje mikrofonem oraz funkcją samosłyszalności. Podczas czatu słyszymy swój głos w słuchawkach i jego natężenie możemy regulować. Włącznik, dzięki któremu możemy również wybrać jeden z dwóch trybów, ale o tym za momencik. Ostatnie dwa przyciski na tej słuchawce, chat i sound, regulują one poziom głośności gry w odniesieniu do poziomu głośności czatu. Jedynym przełącznikiem na prawej słuchawce uruchamiamy tryb stereo lub tryb Surround 7.1, który w wybranych grach działa jako 3D audio. Różnica polega na tym, że w trybie Surround ten dźwięk otacza nas w jednej poziomej płaszczyźnie, a w trybie 3D audio mamy wrażenie, że on dochodzi zewsząd, z dołu, z góry, z boku, stąd, wszędzie. Ja miałam okazję tego doświadczyć grając w Uncharted 4 z 3D audio. Robi to wrażenie. Słuchawki mają dwa wbudowane, sprytnie schowane mikrofony z technologią Noise Cancel, dzięki którym wszystkie niepożądane szumy będą eliminowane. Po uruchomieniu aplikacji ona nam się zupdate'uje, pojawiają się słuchawki, wchodzimy, wyświetl katalog. Słuchawki mają dwa profile i mamy kilka możliwości. Możemy wybrać profil stworzony przez twórców specjalnie do danej gry, gatunek gry, film, muzyka lub stworzyć sobie swój. Tworzenie swojego trybu jest bardzo proste. Wchodzimy, edytuj, ustawiamy sobie wedle swojego uznania. Teraz możemy odsłuchać, czy na pewno aby o to nam chodziło. Jeśli tak, zapisz, dodaj i mamy to. Tak jak wspominałam, profile są dwa, wrzućmy sobie drugi. Ja wybieram strzelanki. Dalej. I załaduj. I gotowe. Dwie ciekawostki, o których muszę Wam powiedzieć. Pierwsza jest taka, że wszystkie przyciski znajdują się z tyłu słuchawek, więc jeśli chcemy je szybko założyć, przyciski do tyłu i już.
Druga ciekawostka jest taka, że możemy korzystać z aplikacji bez konieczności wyłączenia gry. Wybieramy aplikację i możemy w każdej chwili wrócić do gry. Uwielbiam robić unboxy, a ten był dla mnie wyjątkowo przyjemny, bo bardzo chciałam przetestować te słuchawki, zwłaszcza tą technologię 3D audio i faktycznie robi wrażenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i widzimy się w następnym materiale. Pa, pa!